W różnych dokumentach strategicznych wszyscy piszą, że chcemy mieć jak najwięcej firm z sektorów wysokotechnologicznych albo z sektorów ICT. To problem w tym, że te sektory właśnie nie potrzebują zbyt dużo pracy, a jeśli potrzebują rąk do pracy, to na ogół ludzi z bardzo wysoko wykwalifikowanych, których może akurat na danym lokalnym rynku pracy brakować. W trakcie warsztatu uczestnicy zwrócili uwagę na włączenie do analizy procesów zewnętrznych, które się dzieją, czy też analiz zewnętrznych. Chodzi tutaj głównie o inteligentne specjalizacje, których wybór się odbywa w regionie. Kwestia włączenia ich do analizy i skonfrontowania z danymi statystycznymi może być ciekawa z punktu widzenia strategii. Dodatkowo aspekty związane z finansowaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej. Odpowiedź na pytanie, czy województwo pomorskie jest przeinwestowane w tym zakresie, czy nie. I czy te środki, które zostały ukierunkowane na infrastrukturę badawczo-rozwojową, były głównie na tą twardą infrastrukturę, czy też na projekty miękkie. Efektem działań tych warsztatów, które chciałbym, żeby były pogłębione, powinny być szczegółowo zbadane relacje nauki i przedsiębiorstw, co chcą przedsiębiorstwa od nauki, od szkół wyższych. No i powinny być zbadane, czy te szkoły wyższe w obecnej formule funkcjonowania są na tyle elastyczne, a nie schematyczne, że chcą tej współpracy rzeczywistej, a nie tylko, które deklarują. Dzisiejsze warsztaty i dyskusja warsztatowa były poświęcone określeniu roli obszarów wiejskich i małych miast położonych w obrębie obszaru metropolitalnego. W dyskusji skoncentrowaliśmy się na znaczeniu struktury funkcjonalnej, różnorodności funkcjonalnej, czyli jakby określeniu pewnej takiej specyfiki miejsca nad znaczeniem i problemem, konsekwencjami suburbanizacji, rozwoju turystyki, specjalizacji rolnictwa oraz szczególną rolę poświęciliśmy określeniu znaczenia małych miast w kreowaniu lokalnych rynków, lokalnych centrów obsługi ludności. Kluczową kwestią, jaką zajmowaliśmy się podczas pracy przy naszym stoliku, jest wypracowanie wspólnej polityki, która przeciwdziałałaby nieograniczonej suburbanizacji obszarów trójmiejskich na tereny wiejskie okalające Trójmiasto. Jednym z głównych wniosków wynikających z obrad grupy pracującej nad obszarami wiejskimi i małymi miastami jest konieczność wskazania, wyznaczenia na obszarze metropolitalnym terenów miejskich, podmiejskich i wiejskich, zwracając uwagę na ich realne, rzeczywiste, pełnione funkcje. Musimy sobie zdawać sprawę, że niektóre wsie to tak naprawdę małe miasteczka, a w dużych miastach znajdują się też tereny wiejskie. Dla terenów wiejskich widzimy konieczność wskazania innych funkcji niż tylko te, które potocznie rozumiane są jako rozwojowe, czyli funkcje mieszkaniowe i usługowo-przemysłowe, a taką funkcją, obszarem rozwoju byłaby turystyka szeroko rozumiana i rolnictwo.